Witajcie na Intel Extreme Masters 2015. Znajdujemy się teraz w Spodku. Za mną jest główna scena właśnie tego eventu. No i teraz trwa drugi półfinał League of Legends, bo na tej scenie grają tylko w League of Legends. Teraz właśnie grają zespoły o nazwa Team We oraz G Tigers. Tak jak mówiłem, grają drugi półfinał. Na mapie oczywiście Summoner's Rift. No i znajdujemy się w Spodku. Tym razem nie zdecydowano się na tutaj umieszczenie tego z tej strefy wystawowej w Spodku, lecz ona się znajduje w centrum kongresowym, które już Wam pokazywaliśmy. Teraz Spodek jest powiększony, praktycznie połowa Spodka to jest publiczność, no i zobaczmy, ile osób się teraz znajduje. To jeszcze nie jest w pełni wypełnione, było momentami naprawdę tutaj więcej ludzi. Teraz jest no, zaledwie garstka, można by powiedzieć, ludzi, którzy mogą tu się znaleźć, naprawdę kilkadziesiąt tysięcy osób. Są mega emocje, jak widać e-sport ma naprawdę wielkie zainteresowanie teraz. Już wygasły światło, żeby ludzie mogli ze spokojem oglądać właśnie rozgrywki w League of Legends. Ja nawet nie widzę obiektywu, więc dziękuję bardzo za uwagę. Tak wygląda właśnie scena główna podczas Intel Extreme Masters 2015. Teraz jesteśmy w katowickim Spodku, tak to wygląda od backstage'u, to znaczy tutaj są trybuny, tutaj znajduje się scena główna, proszę bliżej. I tak wygląda backstage tej sceny głównej. Wejdźmy tutaj troszeczkę dalej, żeby pokazać, jak to wygląda od środka, jak to jest zrobione i gdzie profesjonalni gracze wchodzą na scenę. To są tamte schody, które widzicie podświetlone na niebiesko dla niebieskiego teamu. Z drugiej strony są schody czerwone dla czerwonego teamu, który wchodzi grać właśnie w League of Legends. No i widać tutaj pełne rusztowanie, pełno skrzynek, naprawdę sprzętu jest tutaj masa i ESL razem z Intelem wsadzili naprawdę sporo pracy, żeby to wszystko wyglądało tak, jak wygląda. Ja Wam teraz chciałem trochę pokazać Spodka bardziej, bo w tym roku w Spodku praktycznie nic nie ma, to znaczy jest bardzo mało, że tak powiem, oprócz sceny głównej oczywiście, która jest wręcz przeogromna, ale mimo to dużo ludzi się tutaj porusza, bo jest to oczywiście strefa gastronomiczna, w tym roku postawiono na m.in. na KFC, oraz jakieś tradycyjne potrawy, są pierogi, na przykład są kiełbasy, bułce i tak dalej, i tak dalej. Jest także sklep z koszulkami różnych pewnie zespołów e-sportowych, różnych gier. Jest strefa Wi-Fi tam z tamtej strony, więc to też jest bardzo fajne. Możemy sobie praktycznie wszędzie kupić Red Bulle, więc powiedzmy, że pod tym względem jest to bardzo dobrze zorganizowane. Przejdźmy się jeszcze trochę dalej i zobaczymy, co tam dalej się znajduje. Tutaj po mojej lewej stronie jest John Lemon, czyli też taka marka, która powiedzmy wchodzi do Polski. Pojawiała się chyba też na paru eventach. Można sobie zakupić, można sobie popić coś dobrego i też takie stylowane, fajne, stylowe, fajne stoisko drewniane z paletami, więc jest tak trochę obskurnie, ale to naprawdę fajnie wygląda. W Spodku możemy oczywiście też bezpośrednio po schodach wejść do góry na widownię, zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda. Być może te usprawnienia na pewno pomagają poruszać się tutaj i unikać kolejek. Dzięki takim przejściom możemy bardzo łatwo wejść od razu do, znaczy jakby na widownię, na trybuny. Jest zamknięte, nie jest zamknięte, jest otwarte i od razu wchodzimy znowu tutaj właśnie na scenę, żeby zobaczyć, jak to wszystko od tej strony wygląda. Teraz jesteśmy praktycznie na najniższym poziomie, ale nawet z tej perspektywy robi to wszystko spore wrażenie. Doładowania do gier. Kiedyś pamiętamy, kupowało się doładowania do telefonów, teraz się kupuje doładowania do gier. Także można sobie wykupić abonamenty Wargamingu, CSGO, czy pewnie jakieś abonamenty na skrzynki, coś takiego. No i oczywiście Xbox Live i PlayStation Plus. Tutaj jest również sklep oficjalny, raczej chyba sklep, oficjalny sklep ESL-a, gdzie można m.in. zakupić maski polskiego teamu, spersonalizowane, Pasha, Taz, Neo, Snax, blachy z CSGO i ogólnie różne gadżety właśnie związane z Electronic Sports League, czyli z organizatorem właśnie tego eventu. Tak wyglądają te maski. Są chyba naturalnej wielkości, jak głowy naszych graczy z Virtus Pro. Jest oczywiście jeszcze stoisko miasta Katowice, przynajmniej tak mi się to wydaje, że tak to jest. I tutaj są jakieś ciekawostki technologiczne. Tutaj wczoraj było więcej ludzi, zresztą wczoraj też przechodziliśmy może tutaj trochę wcześniej, ale no, Katowice jako organ
jako miasto, które udostępnia tutaj powierzchnię i też jakby uczestniczy w organizacji tego eventu, no musiało też się w jakiś sposób tutaj pokazać, chociaż żeby był jakiś akcent. Także sportowo można sobie pobiegać, można sobie pojeździć na... pokorzystać z jakiegoś sprzętu. Mamy tutaj automaty do gier, których wiele młodych ludzi może po prostu nie znać, bo nie miało z nimi styczności wcześniej. A jak widać, zabawa była nawet w latach 90. przednia. To już wszystko, tam znajduje się jeszcze strefa gastronomiczna, ale ja teraz pójdę i pokażę wam coś, co na co na pewno czekacie, czyli salę, w której ćwiczą profesjonalni gracze.